Dzień dobry, cześć i czołgiem. Dziś mam dla Was kolejny odcinek potyczek klanowych, lecz tym razem już z TS-em usłyszycie naszą komunikację, jakie były pomysły w trakcie bitwy, jakie były zachowania, ponieważ prosiliście o takie zróżnicowanie, przynajmniej nie będę przynudzał. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Oczywiście naszym rywalem będzie czeski klan CSA, a tutaj widzicie, jak nalot może utrudnić potyczkę. W każdym razie serdecznie zapraszam do bitew. Powodzenia. Dobra, taktyka. Muszę grać jak... Let's do tactic. Ktoś tu umie wjechać? Ktoś tu umie wjechać? Kto nie umie? To wjeżdżasz tam YOLO? Mogę wjechać. To wjedź tutaj YOLO. Kolejny batchat. Po respach jedziemy. Jeden wjeżdża tutaj, chowa się za ten budynek. Jeden podjeżdża se tutaj. I kolejny se podjeżdża tutaj. Wszystkie ciężkie jedziemy w to miejsce. A 907 tutaj. Czajcie, ja STRV tu tak samo niech zostanie w tym miejscu. Jeden patrza tutaj, jeden patrza tutaj, jeden tutaj, jeden tutaj. Proste. I 7 ja tam miałem jechać Disney, kurde. Po respach. I po prostu chowasz za tą teneczkę, tu nie? Od tej strony. Uznałem, że będę promował radziecką myśl techniczną. Spróbujcie zająć ten środek, to nie? Tutaj 907 od dołu, jeden patrza, niech to patrzy tą uliczkę. Chodzi o to? To ten domek? Tak, tutaj od ten domek, z tej strony, jak najbardziej z prawej strony, przy tej masz. Także nie mogą cię wyjąć, muszą po ciebie jechać, żeby cię wyjąć. Tu. Wy tak stoisz. Oni chyba grają. Zajmijcie ten środek batchatami. A batchatami? Weźcie, no wystarczy, musimy to mieć, tak? Nie wstecie ramki, zajmiecie to, to cofniecie, nie? Musimy tam to zająć. Dobra, cofnijcie już, nie wiem, ze dwa ruskie możecie cofnąć do nas, jak chcecie, ale nie musicie. Zajmijcie ten środek i będziecie myśleć, dobra? No oni tu są. Mam spota. Dobra, okej. Okay. Wyjaśnijcie ten środek, panowie. Tu coś jeszcze jest, Łukasz, Spacon, jedźcie tam pomóc. Jedźcie pomóc z tymi batchatami, lol. Ma 907, ten sniper. Musicie pomóc na środku. Ogarnijcie środek, ogarniamy grę. Mouse wam wierzy od mida. Lol, okay. Mouse. Walcie ten środek na łeb. Ten środek to chyba nie wytrzymie. Jest taki jeden, że... Wytrzyma. Musi wytrzymać. Bata. Kurwa, jeżdżę i nic nie robię. Mausa, niech ktoś zgąskuje Mausa. Musimy wiedzieć te baty, ej. Wiecie o te baty, że one ładują. Właśnie. Dawajcie, plecy mamy, mamy plecy, 97. My tu padamy. Dobra, ja dać pomóc. Zróbcie to szybko tam. Ja multi bestek nie mam już. Nie problem zaczepić. Uważaj, bo SRV strzela. Stoimy. Go, co ma open. Ej, macie dużo hapci, jakbyśmy po drodze... Musicie zrobić to! Musicie to zrobić na szybkości! No. To zróbcie na szybkości! Tego Mausa i 907. Dobra. Ja mam reload, chyba. Ja się stąd cofnę. Zróbcie tamto. Słabo. O Maryjko. Jesteś młody w stanie wieści z tą 113 tego Mirka? Jak jeszcze raz tak spikuje. No szkoda. Dobiję Marcana. Dawaj Mireczka, nice. Poróbcie ten dół, poróbcie ten dół. Looking at them. Nie. To wodę z tym nie wyjeżdżać? Tak, wrzuciłem nasz na nich. Uważajcie, bo biją spółki też. Nice. No tylko jeden może bić spółki. Niech ktoś cofnie od tej strony. Jeden jakiś ruski wet niech tutaj przez to cofnie. A hapsowy czy nie hapsowy? Jakkolwiek. To ja pojadę, chuj. Tym batchatem jesteś w stanie wyjechać 113, tą, która pikuje tam, czy nie? Przodowałem się tam. Dobra, to spróbuj go jakoś wygrać. To zróbcie go, bo oni chyba są teraz. On może tam... być sam, no. Nie. Chociaż mogę tylko nie dojść, nie zbrożnie, bo... Nie, 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 bo już mogli wrócić. Oni tam mogli wrócić, to na spokojnie musicie to zrobić. Oni są zamknięci. Na spokojnie, kurwa. Niewidz, to ty pieprzasz. No i po co Niewidz tam wjeżdżasz? Kurwa. Dawaj go, Spacon. Jak oni teraz tutaj puszczą, to jesteśmy w dupie, no. Musisz młody coś tam przepoznaczyć do góry. Co mogę, to urywam. Okej, a masz HP, to możesz stąd. Ej, właśnie, jadę od lewej strony to porobić. Jedź właśnie z YOLO. Tam jest dwie łączy 113. U nich tylko mouse trzyma. Tak. Czekajcie na mnie, ej. YOLO jadę od dołu. Musicie tutaj wpuszczać i robić crossa, to jest tyle. Nie, Sanki.
Ale tutaj z tej strony, ja wiem, no to wy tu puszujecie, a tu mają robić krosa. Ja nie jestem w stanie się cofnąć. Jolo, czekaj, ja pojadę pierwszą górą. Poczekaj młody jeszcze. Nie wiem, jak uważasz. Jesteś maszotem, to się nie opłaca, nie opłaca się. Ja się pokażę na dole, spróbuję zdjąć 113, jak na mnie ruszą, to pod tej możecie wjechać. Zrepuszujemy tą stroną, a tam musicie to jakoś kurwa... Mają nalot czy nie? Nie, chyba nie. Nie wiem. Ale nie jestem pewien. Ja nie widziałem, że... Zakolili to nie mogą już nie mieć. Nie ma przestrzału. Masz space on bicie na tą 113 jakby coś? Ja puszują tam. Wszystko tam jest. Dobra, dobra. Tam jest wszystko, no. Musicie tam pocisnąć szybko. Space on, masz pechy? Tak. To wal ich tam na łeb. Nie wiem, czy my zdążymy, zanim oni po prostu zabiją. Wiesz co, oni nie mają za bardzo... Pierdol, jak spot! Kurwa. Teraz mamy problem. Oczywiście. Spróbujcie cofnąć panowie w tych momentach. Zajbiecie szybko tą 113, to jeszcze jest szansa. 113 zrobimy. A oni teraz mogą może... Małos ma dużo. To uciekajcie teraz stąd, uciekajcie, bo oni zaraz... Ta już kontratakują. Małos. To my ich zamykamy z tej strony, chodźcie z tej. Trzeba zaryzykować. Ale mamy dużą przewagę HP, wiesz o tym? Wiem, ale co trzeba zrobić innego? Ustawię, YOLO. Musimy podjechać. Wszystkim wjedźmy na Mausa, chodźcie. Wszystkim wjedziemy na Mausa. Ale 2-6-0 jedzie. Ale nie dam rady. Ale nie, okej, okay, z tej strony to stójcie, ale my od góry, tutaj, z tej strony poszliśmy od góry, w górę, nie? Serfałeś. Zróbcie go. Ktoś musi zebrać pojedzie. Ktoś cofnij, my będę miał bicie też. Nie mogę, bo 260 atakuje. Dobijecie. Objedźcie go, lol. Wjedźcie, bo... Dobra, nie ma się skończyć. YOLO musi dać coś zrobić. YOLO, ja bym do tych zarazem nie przebiję, to porobię. Dobra. Stąd Dinga. Można wyjaśnić tych, stąd lol, tego meta można wyjaśnić. Panowie. Dinga, baty. Z góry Szalej można... YOLO. Stąd obiekta, YOLO, obiekta stąd. Pięknie. Dobra, nice. YOLO, ty jesteś firpalet, ty dingujesz od mausa. YOLO, jak ty kontujesz tego bata, to jest mistrz. I to jeszcze na blasie. Ja brawo. XD. Normalio, Maryjko. Widział YOLO. Porobieni, normalnie, na łeb. To będzie na kanale Multiego, YOLO. Wiadomo, trzeba było się pokazać dobrze. Pokazał Dinga. Ładnie, ojże, zajebiście tam zagrałem. Pokazałem Amorak. User joined your channel. Ale batów. No, oni grają tutaj, to agresywnie fuj. YOLO, dobra, zrobimy tak. Zjeżdżacie wszystkimi ciężkimi tutaj na dół, no nie? Robicie przestrzał w to YOLO, otwierasz to tędy. Ja tu stanę w krzaku, żeby spotnąć ich na dojeździe gdzieś. Tak, ale musisz to spotnąć, bo jak ktoś by tu raz podjechał jakiś rak, że tego nie spotnął. Tu musisz agresywnie, ale zrób otwarcie po prostu, nie? To mnie spajson. Całą resztą, kto jest w stanie przejechać, to przejeżdża tutaj, nie? Esterfajem podjeżdżą gdzieś w te rejony. Chuj batów mają. Ale nie wszystkie zrespiło na dole. Ile tu jest batów u góry? Zero. Jest jakiś med? Jest, ojże. Ustaw się tutaj może na 5 czy coś. Albo tam... No, na 5 ustach, też spotujesz te górki, co nie? I potem będziesz objeżdżał od góry. Będziesz miał free play po prostu, nie? Jakby puszowali na to się cofnij. Musisz sanki tutaj nalotem, także... Wiem. Im na pewno wszystkich batów na dole nie zrespiło, tak że macie szansę wygrać zarówno. Nie, ja nie przejeżdżam, nie? O Maryjko. Łapać go, łapaj go na tak. Tego bata skosuje. Ja łapę, bo jak nie będę z batem w ruchu strzelać. Trafię. Za to lubię C7. Ale dużo. Jak ma, ja mam raka chyba. A, dostałem raka z kilometra. Nie był dobry pomysł ładować hity na pierwszy magazynek. Dobra, i wpuśćcie ich tam trochę bardziej tym batchatami albo coś. Ja zaraz nalot pójdzie, nalot jest gotowy panowie, nalot. Kurwa. To nieźle. Nieźle w ogóle, że nie mam cen, celownika nalotu, nie? User left your channel. W tej bitwie. Przegramy zerówkę. Nie przegramy, bo ja jestem zajebistym nalociem. Nie, nalot poszedł. Dawaj. Może górę puszniemy, ej. Jesteście w stanie to ogarnąć tutaj? No. Może tak, dawajcie to. Tym medem jeszcze. Nie młody, młody, dźwigamy te ciężkie. Ja mam reload. Z 907 sanki tu dojedźcie i ogarniecie to. Kurs. Ale nie przejedziemy, bo dostaniemy na przejeździe, młody. Ale nie rozumiesz, że jak Space Ons nie jesteśmy w dupie wszyscy? Jedź Łukasz, ja będę strzał 113. Tylko Space'ą straż go, żeby nie spać. No straż go, ja nie jestem tak przyjąć. Ale wierzę, straż. Jak przegramy zrówkę, to my tu nie będziemy kurwa. Stąd mogli na spokojnie, wygramy. Dobra, już nie musisz go straszyć.
No pchnijcie ich tutaj i tyle, no nie? Na spokojnie, wydupcie ich tutaj. Na 113 do ujedzie, tam macie przewagę, spokojnie. Jebane hity, co nie? O, jedzie młody jak ktoś ten 900 ciele, a nie. Ja robię cały czas damage. Dobra, to spoko, hitor. Ten lud już ma pes. Ja przyjmę, mam dużo HP, jedzie. Nie, I 7 na hita. Ja się cofam teraz, bo dostałem mocną salwę. Młody Batchat, masz bicie na Martana? Młody ma. Młody, opuśćcie w lewo. Ja Wolfa zaraz. Na końcu 103 na prawa. Ja mam 8, młody jest rakiem. No, no i Marta, już go Martan lepiej. Okej, super. Dobra, ja zaraz pan tego dobiję. Nice. Sumki są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak, damage 300 ma. Kuźwa, jaki ten sterownik serwerowy jest do dupy. Ja nie wiem. Pierdolę, ja to wyłączam. Pierwszy dzień dzisiaj na tym grałem. No tak chwaliłeś go wcześniej. No bo jak się gra z TRF-em w krzaku, jak młody, to jest dobra, a tak to nie. Nie gram, no sorry. Ale kurwa, i ty ja grałem. Batów i jeszcze kurwa to... Tylko wyłącz. Na lot. No bo jeżeli tam na lot, ja nie zgasowuję. Prawie całego, dwoma strzałami. No jeszcze, że nie miałem tego kółeczka dużego od na lot, tylko puśniętego. Tak o, no. Ty tu Sanki jesteś tak, nie? Bóg, tego. Na lot spada w całym kwadracie. Jak młody rzuci to na tą jedną setną tego kwadratu. Panie, kiedy ja na dyszce gram? Rzadko. Dobra, szybka akcja. Multi, bardziej z tej strony grasz, no nie? W sensie ogarniasz gdzie są, no nie? Ale bardziej więcej ta strona miasta na początku. Potem na to tam zobaczysz gdzie są. Jeden batchat, po respach lecicie. Pierwszy batchat od tej strony robi sobie, podjeżdża tutaj, robi otwarcie stąd, co nie? No to ja. Jeszcze jeden tutaj pasyw z tej strony. STRV w tym miejscu, jeden batchat robi otwarcie tutaj, jeden batchat jedzie w dół miasta, cała reszta tutaj. Gdzie batu, sorry, bo teraz przyszedł. Jeden batchat tu, drugi robi otwarcie tutaj, kolejny tu otwarcie i jeszcze jeden w dół miasta. Po respach wszystko. Jeden batchat ma mi spotować tą linię, nie? Co? Space on robi otwarcie. Dobra, no to drugie ma być ostrożnie w tej strony, tak? Żeby to spotował się, to coś będzie jechać, bo potem, jak nie będą grać środka, to musimy tam cofnąć czołgi, nie? Spróbujcie połapać tego batcha, to się będzie coś z tej strony. Okej, nie ma. Okej, cofnijcie 3 kramwageny tutaj. 3 kramwageny do tej strony, jak się da. Młody, tak samo, chodź z nami. Okej, zajmijcie tymi batchatami tą stronę, tak? Batchaty tą stronę, jak dacie robić pestki, radę stąd, to róbcie pestki na razie, a potem gracie tam bezpiecznie, nie? Oni rotują, nie cofajmy kranami, ej. Okej, to podjedźcie tu. Dawajcie tymi. Oni tam atakują na mocno, czy co? Oni rotują na środek. Okej, to... Jedźcie. Młody, tym esterfami możesz podjechać jakoś, nie? Tam. Chociaż zróbcie im dupę na szybkości, zróbcie patami dupę na szybkości. A my tutaj możemy ich walić, nie? Ej, oni chyba jadą na jedynkę, dwójkę, nie? Tak. Medami jadą tam. Zdecydowanie baty i 907. Ej, to zaraz ich puszniemy tutaj, jak ten. Jak zobaczymy, że jadą jedynkę, dwójkę. Już jadą, zobacz, podjechała 907. Okej, tu róbcie tego rysia i walicie im w dupę. Ta idzie, push bat, puszuje już. Wszystkie ciężkie grajcie agresywnie tu. Kranami szczególnie. Tak, dawajcie. Dawajcie te ciężkie. Agresywnie środek. Szybko. Gosy. Młody, jak coś tutaj ładuje, 20 jeszcze mam. Tylko ma raz taka, czy coś tam. Sigo jest. Dobra, jestem wyładowany. 940, nie ma, 700. Jest dobrze, jest dobrze. No, ale tu jest barczat, on wystrzela. To jest raczej GG. Wywalcie te 113 i podlecie agresywnie, żeby wyspotować te media jak coś. No, tu jest barczat wyładowany, na pasie jest cały do mnie. Przyjmę, co nie. Widzę, ale jestem schowany w mnie. O, już nie. Kończy ktoś? Kończę. Tak. Musicie porobić to szybko, bo z tej strony już cross jest, nie? Dobra, nice. Ja wyjechałem na czwarte, więc zostaję mocno, ale... Spoko, to jest... Teraz podlecicie na nich pod te górki. Tu. Widzicie. A, z pożarkiem. Łatwo. No i bez serwerowego to się od razu trafia, tak? Tylko już nie przebiję. Nie pomogłeś? Czekałem aż zginiesz. No widzę właśnie, nawet jak zginąłem. Młody, pomóż mi. Zostanę ekspertem od Mausa. Młody, znalazłeś sobie zastępstwo za Artę, nie? To też stoi przy czerwonej linii całą bitwę. Po co mam się już wygrywać? Młody nie wybaczy, bo Wargamingowi co zrobi za Artę. Jeszcze się mści. Nie no. Nie jestem zły. Nie.
Nie jest. Tylko bardzo zły. Ja jestem zły, jestem bardzo zły. Wydaje się wam. Ej. Lol. O, sanki jeszcze. Oh my god. What a team. Oni zrobili kurwa chyba najgorszą rzecz jaką mogli, nie? Tym strzałkami się wrócić. Jest 1000 razy lepszy od ISO-7, to fakt. I to co, to teraz już centrum? Szybko. Tak. A, szybki rajp. Żebyśmy się nie odbili znowu, nie? Bo było kuźwa już tak, żeśmy wylądowali potem na remisie. Może nie top. A co to mają? O ja, o Maryi. No, to zrobią. To dundrę mają? Co? 40? Co? Co te chile odwaliło? A co się stało? No bo grają ten finał z Niemcami. Ale to... Taki błąd w obronie, typo się zgubił, on się chciał kiwać w środku obrony. Spokojnie, dobra, dobra, zróbmy tak, jeden batchat tutaj spotuje, drugi batchat otwiera środek, trzeci batchat może coś na wyspie kombinować? Cała reszta lecimy na górki, nie? To ty Space and Water lecisz, nie? Aha. Nie, parę coś robię. Co za debil. Co wyzywasz? Kultury wyzywam, trochę. Typu na stoperze kiwie się w środku obrony, nie? Dwóch typów ma. Może to niego dzień. Przegra dla fanów. Będą mieli fokus na Sankiego, żeby nalotów nie wykorzystał. Tia, zobaczymy gdzie te mausy, bo mi się wydaje, że nie będą grać, oni nie będą grać tych górek, chyba że te mausy jakoś tam chcą wprowadzić. No właśnie, środek grają. Cofnijcie kranwageny, medami zajmijcie to. Cofnijcie kranwageny do środka, Space, tutaj, do ty torów. Się zabije, jak chcesz przeżyć, nie? Do torów kranwageny. Weźcie ze dwa medy tutaj, rzućcie tutaj dwa czołgi. Rzućcie tutaj dwa czołgi. Dwa jakieś wieżowce, cofnijcie dwa czołgi szybko do A7. Szybko dwa czołgi do A7, jakieś dwa wieżowe. Kranwagenami zostajemy gdzieś więcej. Tutaj, w tych ranach, czy coś. Zajmijcie to. Dalej to zajmijcie tym batchatami, dalej to zajmijcie. Tym batchatami, tam aktualnie jest jeden. No to batchat 907, whatever. Batchat na buście. Tego bata jest w bicie. Jebany reload między pestkami. Bata skończył. Sigo, co się stało? O, co się stało? Co się dzieje? O. Ej, jesteśmy panie jakoś w stanie wjechać to, tutaj. Cofnijcie, ej, panie, no zróbmy tak. Cofnijcie więcej medów, cofnijcie ze 3 medy więcej. Zrotujemy tutaj, porobimy wyspę i to, okej? Okay? Ondra, bo jest. Cofnijcie, ze 2 medy więcej stąd i spuszujmy to. To małe miasteczko plus wyspę, dobra? Szybko, zróbcie tak. 2 czy 3? 2 albo 3, nieważne, musicie tam to zrobić. Tyle, ile potrzeba. Musicie sami ogarnąć. Bo tam czyli raczej tak nie potrzeba. Patryk, Never. Idziesz na Ivy? Na traku jest ten Maras, tak. Tak, jest tu w krzaku. Ja mam jeszcze jedną pewkę. Ktoś go wali na łeb? Okej. Ktoś jest w stanie tutaj tu podjechać, czy nie? Weźcie te dwa czołgi, spuszczujcie tą wyspę. To medami wierzymy? Nie, medami podjedźcie tutaj i z wyspy to zrobicie. Tutaj jakoś bezpiecznie, tu możecie podjechać, nie? Możecie podjechać, ale bezpiecznie, bo stąd was będą bić. Jeszcze zajmijcie sobie wyspę. Potem ten środek będziemy robić. Tu wystarczą ze 2-3 czołgi na tej stronie, to jest tyle, bo... To nam jest niepotrzebne. Zaraz tego Maras tak rozwalę, czekajcie. On ucieka, ten Wolf. Ładuje go, ucieka. Chujowe zbicie na to. Odszedł na gąsce. Nice, kurde. Kontratak idzie, idzie kontratak tutaj. Tu idzie kontratak. Dobra, okej. Medami wjedźcie w ten środek tutaj. Może? To cofajcie, już uciekajcie stąd. Poróbmy te medy i 113 na szybkości. Medy i 113, dawajcie. W sensie medami na 113 plus te mausy. Tą stronę trzeba zrobić, szybko. Nice. Te mausy jebane. Wjedźcie w te mausy, no nie? Tu ustawcie jakiś czołg. Tu zostawcie jakiś czołg, żeby to trzymał. Wjedźcie w te mausy i zostawcie coś tutaj, żeby trzymał, jak będą jechać. Minus 2 jest, bo we mnie coś strzeli. Niech tu coś podjedzie. Jakiś jeden metr. Od tej strony. Tym gdzie C7 się tu chyba zagubiłeś. Xar, musisz już tam lecieć. Bo tu widzisz, co się dzieje na mapie. Zaraz będzie refusz tych medów tutaj, no nie? Musicie się na to przygotować. Tutaj, od tej strony, halo. To mało się teraz na te medy chodźmy wtedy. Tak, te medy tu trzeba porobić. Wjedźcie na dół ewentualnie, nie? Ja mam kowera. No dobra, okej, to na spokojnie. Tu mamy dwa medy, które nic nie robią. Muszą dojechać do bitwy, nie? Dobra, no ale też jest batchat jeszcze.
Dlatego wyjedźcie, no. O, jest, właśnie. Wiedźcie mu na łeb. Wiedźcie mu na łeb. Wiedźcie mu tam na mordę, tą baciatowi dwójkę. Dawajcie, bo nie skapujecie, nie skapujecie, musicie tam niego wjechać. Na tego Wolfa, dawajcie w dwójkę, wjedźcie i to będzie mieć bezpiecznie. Walić tego boosta, nice. Ten jest najważniejszy, bo on was spotuje, nie? O, przepraszam, to tylko odjeżdżam, już odjeżdżam. O. Dobra, GG. Kurwa, szybko, w sumie chyba... Jeden z rekordów czasowych chce z armii, nie? Muszę być. Jolo na strzał. Bez kołów. Ale nie mieli dobrego składu. Nie wiem, kurwa, jaki mieli skład. A teraz poznajesz tam gracze? Dobry chod, słabe? Powiem wam, tak że... To 903 tempki, bez zgoda, tego się nie da ruszyć w ogóle. Tak się to dinga, człowiek. Znaczy, w dolną płytę wchodzi, w górną bez zgoda, kurna rykoszety non-stop. Strzelam rykoszet, kurna rykoszet. Nie widzę tego meda. A taki med. Kto przypomina czasy Gestos Santi? Ale już się rozgrzałem. To 21 Gestory piwa. To jest tak, że jak nie grałem pierwsze dwie bitwy, to takie fatalne w moim wykonaniu. Prowadzi chociaż no. A jest bonus? Także tutaj nawet widzę na czacie pisaliście, słuchajcie, pierwsze dwie bitwy to ja byłem w ogóle w szoku, bo nie grałem po prostu, strasznie dawno nie grałem na tarć i w ogóle w szoku byłem, grałem jak paś, teraz też jeszcze błędy były, ale już trochę lepiej. No wygraliśmy do zera, 4-0 z CS-a, mówię, CS-a ostatnio w gorszej dyspozycji jest, ale tak jak każdy klan, teraz taki okres, że też wiele osób wyjechało gdzieś albo wyjedzie i będą właśnie ogólnie gorsze składy w wielu klanach.